W Kownie pojawił się jeszcze jeden polski akcent. Na modernistycznej kamienicy braci Lapenasów osłonięto tablicę przypominającą, że właśnie tu przed wojną mieściło się poselstwo II Rzeczypospolitej w Republice Litewskiej. Realizujemy taki projekt, który się nazywa Kowno Dyplomatyczne i ma przypomnieć mieszkańcom oraz gościom naszego miasta, że w dwudziestoleciu międzywojennym było ono stolicą, w której było też wiele ambasad. Podobne tablice zdobyły już kilka budynków. Znajomość historii upowszechniana poprzez tego typu znaki pamięci pomaga także dziś znajdować odpowiedzi na wiele pytań. Bo to rzeczywiście jest bardzo miły gest ze strony władz Kowna, że zgodziły się taką tablicę umieścić. I to też pokazuje, że jesteśmy w takim momencie tych polsko-litewskich stosunków, że możemy bez zbędnych, negatywnych emocji rozmawiać o tym, o tych trudnych momentach, które były w przeszłości. Okres dwudziestolecia międzywojennego to był ciężki okres w historii Polski, w historii Litwy, w historii tych stosunków między naszymi państwami, tych nieoficjalnych przed 1938 rokiem, ale także tych dyplomatycznych po 1938 roku. Więc myślę, że jest już taka otwartość na rzeczowy dialog i rozmowę też o tych tematach trudnych. Właśnie o tej trudnej przyszłości polsko-litewskich relacji rozmawiali już po odsłonięciu tablicy uczestnicy dyskusji historyków z Polski i Litwy, będący kontynuacją cyklu rozmów zainicjowanych przez Instytut Polski pod hasłem Bez emocji. Polsko-litewski dialog o... Tym razem była ona poświęcona nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą w 1938 roku. Przypomnijmy, że po akcji generała Żeligowskiego w 1920 roku i włączeniu Wileńszczyzny w skład II RP, wszelkie relacje między Kownem a Warszawą zostały zamrożone i ta zimna wojna zakończyła się półtora roku przed wybuchem II wojny światowej, po ultimatum, jakie Polska postawiła Litwie w marcu 1938 roku. Myślę, że minęło już na tyle dużo czasu, że jesteśmy w stanie spojrzeć na te wydarzenia z dystansu, dojść do wniosku, że nawet jeśli w czymś się różnimy, nawet jeśli coś nas dzieli, to nie znaczy, że to musi być koniecznie powodem do jakiegoś konfliktu czy sporu. Przy okazji dyskusji w Kownie Instytut Polski zaprezentował też swoją nową książkę, którą upamiętniono 80. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą. Dwujęzyczna publikacja 1938 Najciemniejsza noc jest tuż przed świtem jest dziełem dwójki młodych historyków i politologów Simonasa Jazawity oraz Dominika Wilczewskiego, którzy właśnie z perspektywy Litwina i Polaka przedstawili swój punkt widzenia na te wydarzenia historyczne. Tak naprawdę jest to publikacja kierowana do jak najszerszego grona ludzi, którzy może właśnie, tak jak mówię, nie są zawodowymi historykami, ale może jakoś historią się interesują. Zobaczą, na czym polegały tam te procesy decyzyjne, na czym polegały kontrowersje. Tom drugi rozpoczyna... O najnowszych badaniach historii łączącej i dzielącej Polaków i Litwinów rozmawiano także w Wilnie podczas trzydniowej konferencji, jaką zorganizował Instytut Pamięci Narodowej pod hasłem Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX wieku. Obok naukowców z Polski uczestniczyli w niej także historycy Polacy z Litwy. Temat jest słabo zbadany. Oczywiście dominuje ta wielka polityka, bo w relacjach polsko-litewskich w XX wieku polityka jest najważniejsza, ale nie tylko. Okazuje się, że jest wiele innych ciekawych zagadnień ważnych, o których powinniśmy rozmawiać. W związku z tym taki też charakter tej konferencji interdyscyplinarnych. W ramach konferencji odbył się także szereg dyskusji i prezentacji książek, od najnowszych publikacji IPN-u, aż po książkę o Polakach z Wileńszczyzny ratujących Żydów, o której mówiliśmy już w naszej audycji. Niezwykłym tlem tych dyskusji była wystawa o duchowieństwie archidiecezji wileńskiej zaangażowanym w ratowanie Żydów. Angielska wersja tej wystawy została pokazana w Wilnie jeszcze przed otwarciem jej podstawowej polskiej wersji w Polsce. Wystawa prezentuje, można powiedzieć, sylwetki 74 kapłanów archidiecezji wileńskiej, ale 14 prezentuje dokładnie. Są to postacie, które ratowały Żydów w różny sposób. Miejscem, w którym ratowano Żydów, często były plebanie, kościoły. Trzech bohaterów jest uznanych za sprawiedliwych wśród narodów świata. W zasadzie
nie było jeszcze Polski na mapach świata. Ważną częścią konferencji był też cykl lekcji o historii Polski skierowanych do uczniów szkół polskich na Litwie, a prowadzonych przez historyków z macierzy. Omawiano na nich tak ważne zagadnienia jak współczesny patriotyzm i związki z ojczyzną, tą dużą i tą małą, lokalną. Mieszkamy tak, jak wy mieszkacie w Wilnie. Realizujemy ten pomysł w wielu krajach, gdzie są polskie dzieci. Idea polega na tym, że organizujemy te lekcje w takich miejscach, w których zlokalizowany jest przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej. I jeżeli tylko potrafimy coś takiego zorganizować i jest zainteresowanie w tym miejscu właśnie, do którego przyjeżdżamy, jest polska młodzież, która chciałaby uczestniczyć, to natychmiast takie lekcje organizujemy. Specyfiką tych lekcji było interdyscyplinarne traktowanie historii, która w naturalny sposób przeplata się z literaturą i wiedzą o kulturze. Starsze klasy mają lekcje, które dotyczą niepodległości w polskiej poezji wojennej, legionowej również. I dlatego lekcja jest takim dwugłosem, bo oprócz typowo literackich problemów, czyli wprowadzenia roty, pojęcia roty i funkcji poezji wojennej, wysłuchują wykładu pana profesora typowo historycznego. Instytut Pamięci Narodowej zapowiada kontynuację swojej działalności edukacyjnej na Wileńszczyźnie, a pokłosie konferencji o relacjach polsko-litewskich w XX wieku już wkrótce ma się ukazać w postaci odrębnej książki. Na 3 dni przed premierą w Polsce film Michała Kondrata Miłość i Miłosierdzie został pokazany w Wilnie. Jest to fabularyzowany dokument przybliżający historię siostry Faustyny Kowalskiej, polskiej zakonnicy, mistyczki i wizjonerki, której wizje dały początek kultowi Bożego Miłosierdzia. Chcę, abyś namalowała obraz. W wileńskim pokazie zorganizowanym przez Instytut Polski w Wilnie i Samorząd Miasta Wilna wzięli udział reżyser Michał Kondrat oraz odtwórca roli księdza Michała Sopoćki Maciej Malysa. Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj zaczynamy z tym takim szeroką dystrybucją filmu, ponieważ to tutaj w Wilnie wszystko się zaczęło. To tutaj Pan Jezus objawił się siostrze, znaczy zlecił wypełnienie tej misji, właśnie tutaj spotkała księdza Sopoćkę i tak naprawdę tutaj w Wilnie ta misja zaczęła się wypełniać. Pomysł fabularyzowanego dokumentu zrodził się w trakcie zbierania dokumentacji do filmu fabularnego o siostrze Faustynie. Reżyser natknął się wówczas na nieznane dotychczas fakty dotyczące kultu Bożego Miłosierdzia i związanych z nim osób. Geniu, proszę cię, dokończ ten obraz. Dobrze. Ale pod jednym warunkiem. Ten kult niezwykły dzisiaj jest obecny na wszystkich kontynentach i my w filmie pokazujemy nie tylko jakby życie siostry Faustyny, nie tylko przybliżamy te rzeczy, plus do tego nieznane fakty z życia chociażby malarza Eugeniusza Kazimierskiego, ale również pokazujemy jakby fenomen tego kultu i to, jak on się rozprzestrzeniał w cudowny sposób po całym świecie. Przygotowując się do roli spowiednika siostry Faustyny i propagatora kultu Bożego Miłosierdzia, księdza Michała Sopoćki, aktor Maciej Malysa studiował Dziennik Błogosławionego. Moja wiedza była przeciętna, a teraz jest zdecydowanie ponadprzeciętna. Zaprzyjaźniliśmy się i mam nadzieję, że mnie będzie wspierał i może właśnie to zadecyduje, że nie będę potępiony, a gdzieś mi pomoże i mnie tam wciągnie na górę. A póki co, że no właśnie pomoże lepiej żyć, tak? Że gdzieś właśnie Jan Paweł II mówił, że to jest bardzo dobrze przyjaźnić się ze świętymi, bo to jest przyjaźń już na zawsze. Zabierzamy dziś do świata i każdego człowieka. Obecny na premierze arcybiskup wileński Ginteras Gruszas uważa, że film Miłość i Miłosierdzie przyczyni się do upowszechniania wiedzy o historii kultu Bożego Miłosierdzia, który zrodził się właśnie w Wilnie. Labai džiaugiuosi šituo filmu.
Bardzo się cieszę, że powstał film, który upowszechnia i przywodnią myśl teologiczną kultu miłosierdzia i wiedzę historyczną o nim. Z pewnością pomoże ludziom lepiej zrozumieć objawienie, jakiego doznała święta Faustyna, wyjątkową rolę księdza Sopoćki, tak ładnie ujętą w filmie, oraz jak ten kult poprzez ojców Marianów powędrował w świat i został zatwierdzony przez Jana Pawła II. Film Michala Kondrata Miłości i Miłosierdzie będzie wyświetlany w 36 krajach świata, w tym na Litwie. Na ekrany litewskich kin wejdzie prawdopodobnie w końcu kwietnia. Zwalczymy ten los zły, ja i ty. Siedemdziesięcioro dzieci, uczniów szkół muzycznych z trzech krajów, Litwy, Polski i Niemiec, zagrało w jednej orkiestrze pod hasłem Muzyka nas łączy. Dziecięcą orkiestrę symfoniczną udało się stworzyć dzięki międzynarodowemu projektowi i zapalowi dyrektorów kilku szkół muzycznych. Największe doświadczenie w organizowaniu takich projektów miała szkoła w Niemczech. Łączyła je też współpraca ze szkołą w Warszawie. Tymczasem Szkoła Sztuk Pięknych w Rudaminie na Litwie szukała pomysłu na obchody jubileuszu powstania swojej szkoły. W ten to sposób udało się powołać dziecięcą orkiestrę symfoniczną, której pierwszy wspólny występ zaplanowano właśnie w Wilnie. Możliwość grania w takim zespole właśnie, której w domu nie ma, tak przy jakiejś jednej szkole, jest jednak fantastyczną rzeczą, żeby częściej szkoły muzyczne dostawały jakieś pomoc, wsparcie, żeby takie projekty częściej się mogły wykonywać. To nasza młodzież, nasza przyszłość mogłaby się jeszcze, szczególnie ta utalentowana młodzież, jeszcze szybciej rozwijać i więcej sukcesów odnosić. Zwłaszcza dla dzieci z Litwy ten projekt okazał się szczególny, bo umożliwiał również wychowankom aż trzech małych szkół rejonu wileńskiego występ na scenie i w prawdziwej orkiestrze. Nasze dzieciaki niekiedy nie będą mogli mieć możliwość zagrać, dlatego że w rejonie my mamy trzy szkoły, ale nie takie duże, aby mieć taką orkiestrę symfoniczną. Nawet w Wilnie jest tylko jedyna albo dwie orkiestry w szkołach muzycznych. Wspólne próby w całym zespołowym gronie trwały zaledwie kilka dni. Z osobna jednak każda szkoła ćwiczyła przez kilka miesięcy, mając rozpisane szczegółowe partie na wybrane instrumenty. Nigdy nie wiadomo do końca, jaki ten skład będzie, bo my chcemy otworzyć taki projekt, taką orkiestrę dla wszystkich dzieci chętnych. I to jest znów moja rola, żeby to tak opracować, dopasować ten repertuar, żeby właśnie te dzieci zagrały. Ja o tym dowiaduję się prawie ostatni. Mimo wielu niewiadomych, efekt przerósł najśmielsze oczekiwania, a ambicje nie okazały się na wyrost. Opłaciło się nawet pewne ryzyko. Tutaj na przykład były alty, tenory, instrumenty, które zazwyczaj grają w orkiestrach dętych. Taki skład nietypowy, ale wszyscy ze wszystkimi mogli wspaniale pograć, czego na co dzień nie mają. Ambitny okazał się również repertuar. Żeby było też i klasyki trochę, żeby dzieci mogły się czegoś nauczyć, zetknąć się z poważną, klasyczną literaturą. Utwory, które one znają z filmu, czasami z muzyki tanecznej. Ci, którzy rzeczywiście dużo więcej potrafią, żeby mogli również pokazać się w takiej formie solistycznej. Jest problemem to, że dla takie składy nie ma gotowych utworów, więc te utwory trzeba opracować dla tej konkretnej orkiestry, dla tej konkretnego poziomu, dla tego konkretnego składu. Cieszę się bardzo, że raz, że muzykowali, że grali, ale też widzę, jak się integrują, jak już nawiązali kontakty. To jest też bardzo potrzebne i to zbierają doświadczenie, które zostanie im na całe życie. To, że w grupie wszyscy graliśmy i że każdy, można powiedzieć, dołożył swoją cegiełkę. O, my jesteśmy w ogóle takim zintegrowanym zespołem. My tak zawsze, my wszędzie, my nie potrafimy żyć bez siebie, prawda? Tak. I dlatego każdy jakby występ w takiej naszej grupie daje nam wiele satysfakcji i wiele niezapomnianych zdarzeń. I dzieci mówili, że to jest wspaniale, że czuli się jak w prawdziwej dorosłej orkiestrze, że to było dla nich specjalne, że dlatego można uczyć się w szkole muzycznej, prawda? Że nie tylko grać na co dzień, nie tylko zamknięcie
w klasie, a to jest właśnie cel tego wysiłku. Po pierwszej próbie dyrektorzy trzech szkół, to z Polski, z Niemiec i z Litwy, zobaczyli, że dzieci chcą i będziemy starać się następny koncert, następny projekt to w Warszawie na jesień. Przyjeżdżam do domu i zabieram się do pracy, żeby zaprosić wszystkich do Warszawy.